ciąg dalszy jeszcze. I powiem tak, chciałem dla was powiedzieć i złożyć na ręce, bo teraz żniwa, chlebek Boży się zbiera. No, dobrze, że jest pogódka. Ładnie, pięknie, ale tylko źle, że komarki. Komarki to gryzą. Może jest jakiś sposób na te komarki? A nie ma sposobu, widzisz? Nie ma? I pryska się wszystko i wszystko na gryzą. Może trzeba zgłosić. Gdzie? Do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. I powiem tak. Sąsiedzie, zabierz te komary swoje. Jeszcze raz mówię. Ja proszę cię na razie, bo ja nie wytrzymam tu siedzieć. A chcę trochę na podwórku posiedzieć. Na rozgawor. No o, i w oczu lada mnie. Jak to one mogą tak leć, twoje komary? Dam. Tam. Za płot. Marsz. Za płot. A nie tutaj. Leć tam. I powiem, na zakończenie chcę złożyć dla rolniczek, a zwłaszcza dla warmi rolniczek i rolników moich stron. Dużo zdrowia, szczęścia, pomocności, udanego zbioru zboża, żniw i pogody, ażeby udał się wam zbiór, ten chlebek Boży, jak mówiłem wcześniej w swoich ekspoze. Żeby obrodziło i w domu, i w zagrodzie. Żeby wszędzie był urodzeń, jak powiedział niemiecki, w domu i w zagrodzie, było w porządku, żeby było dostatek dla was. No i dla tych Podlasian też życzę. A to wredne ludzie. Rolniczek i rolników, ażeby też obrodziło dobrze, urodziło dla was, ażeby nie mieliście głodu, kłopotów i tak dalej. Żeby nie mieliście chwastów w zbożu. Chwastów w zbożach, jak niemiecki powiedział, żeby zboże było czyściutkie i tak dalej. Żeby Bóg dał dla was dobry zbiór. Plony. Zbiór zboża. I pieniążki, żeby PZZ-y kupiły te zboże. I za to wy kupicie ropy, paliwa. Kiełbasy. Kiełbasy to one mają swoje. A to musztardy dokupią. I wy musicie, rolniczki kochane, bo was bardzo, bardzo, oj, bardzo was kocham. I powiem, że trzymajcie się, rolniczki, dobrze, zdrowo i szczęśliwie. I uprawiajcie się ziemię, tak jak uprawialiście. Życzę dla was całego serca. Bądźcie zdrowi, bogaci i dostajni. Szczęść Boże dla was wszystkim. Koniec. Nie, jeszcze parę słów. Koniec. Może pan pozdrowi górników, hutników, stoczniowców. Innym razem. Gaś już. Gasić? Tak. Ale jeszcze parę słów może, bo... Nie, już koniec. Panie Krzysztofie, no to resztką siłą. Koniec. To może dentystów, strażników miejskich, strażników leśnych, pan nie pozdrawiał. Straż rybacką, o proszę bardzo. Mamy tyle różnych zawodów, artystów, plastyków. Dobra, to jutro pozdrowię. A to dzisiaj... Dzisiaj koniec już. To może przynajmniej te kobiety lekkich obyczajów. Nie bij balocho. Gaś. No bije balocho, no. O. Gaś. No dobrze, najważniejsze, że humor dopisuje. No. Bardzo dziękuję za wywiad. Z pewnością będzie duża oglądalność. No. No to dziękuję. No.